Proszę Państwa, oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam powiedzieć tak, ja oczywiście tutaj siedzę i słucham i jest mi wstyd. Ja nie mam słów po prostu. Ja oczywiście nie zajmuję się sprawami Polonii. Oczywiście byłam dwa razy na zaproszenie, tutaj pan Witold zapraszał mnie raz, ale potem jeszcze byłam z Radia Maryja zaproszenie i nie miałam oczywiście świadomości i nie zajmowałam się bliżej sprawami Polonii, chociaż wiele osób skarżyło się na różne sprawy. Natomiast no, tutaj to była taka dawka no, po prostu uderzeniowa, no, po prostu coś okropnego. Ale muszę Państwu powiedzieć tak, że to wszystko, co tu mówiliście, to powinno być po pierwsze, tu powinien siedzieć ten, jak się nazywa ten z MSZ-u? No dobrze, ja teraz mówię. To ci wszyscy, których tutaj na drugi dzień zaproszono, oni powinni tutaj siedzieć. Oni powinni tutaj siedzieć, bo do kogo Państwo to mówicie? Do kogo? Do siebie to mówicie? Do mnie to mówicie? Ja się nie, ale cicho, teraz ja mówię. I chcę Państwu powiedzieć, że jeśli chcecie, żeby jakikolwiek skutek to odniosło, to te referaty tutaj bardzo, wszystkie po kolei powinny być spisane i pana Witka również. Pan powinien to spisać. Do jutro ten, kto tu przyjdzie, ten z tego MSZ-u, już nie mam tych okularów, no jakiś tu jest, no, na pierwszym miejscu i z agencji widzę, że są tutaj naprawdę osoby, które mogłyby coś zrobić. Oni powinni dostać Państwa referaty do ręki, a potem ktoś powie, tak jest, no bo po co, no to co z tego, że tu powiecie? Nie poślemy im wideo, bo oni nie mają czasu oglądać wideo. 5 godzin, 6 siedzę, nikt tego nie zrobi. Czyli jutro, jeśli to udałoby się, panie Witku, gdyby się udało, to wręczyć im na piśmie. Co więcej, ja, tak jest i absolutnie, co więcej, wziąć na miary i potem tak tropić i śledzić, że oni będą musieli się tym zająć. No nie wolno odpuszczać. Ja teraz mówię, no. I kolejna rzecz, to chciałam pana prosić, jak chodzi o te emerytury. Niech pan złoży do mojego biura poselskiego problem, to co pan teraz zwięźle i ja za tym będę chodziła. Oni mnie się boją wszyscy już, gdzie tam się nie pójdzie. I to oczywiście nie ręczę państwu, że ja to załatwię. Tylko, że ja już będę po prostu chodzę, umawiam się, mówię i uważam, że ktoś z Państwa, ktoś, kto dobrze zna ten temat, powinien pójść i ustnie to zaprezentować. Ustnie. Nie, ale teraz ja. No. I powinien, nie wiem, czy pan Witek, czy ktokolwiek, kto się zna, pójść i przedstawić ustnie, powiedzieć, bo to zupełnie inaczej na piśmie. I ten, ale przede wszystkim bardzo proszę do biura poselskiego przedstawić wszystko jedno, czy organizacje polonijne i tak dalej. I ja postaram się, nie wiem, czy z jakim skutkiem, jak mówię, no, ale coś zrobię, bo to gdzieś cholery, przepraszam, można się wyłączyć z tego. No. Także dziękuję bardzo i jutro mnie wprawdzie nie będzie, ale pilnujcie jutro. Jutro musicie Państwo wszyscy przyjść. To tak się robi, no. Przyjść i otoczyć tego tutaj z tego MSZ-u, wszystkich po kolei jak tu są, bo tu są, widzę osoby są takie wpływowe, bo już widzę MSZ, coś tutaj jakiś dyrektor, coś tam, nie wiem co, otoczyć i po prostu aż się ustali. Nie to, że ja widzę jak oni, dzisiaj ich nie było, tutaj oni jutro powiedzą okrągłe formułki, które przygotowane mają dzisiaj, nie słuchając tego, co Państwo mówicie. I się tak skończy, to się rozminie. Wasze poszło w przestrzeń i ich też pójdzie, Państwo wysłuchacie. Oni kompletnie nie mają pojęcia, co się tu mówiło. Nie wolno ich wypuścić. No trudno, to ja jestem z tej posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie po to jesteśmy, żeby wygłupiać i udawać, że się nic nie robi. No, no Pan Bóg jakoś mnie tu przysłał, zagnał no i coś będziemy robić. Nie pamiętajcie, na piśmie nie wypuścić, i ustalić termin, kiedy się spotkamy, kiedy pan odpowie, kiedy, pod którym terminem mam przyjść, telefon proszę podać i dzwonić i już jesteśmy. Inaczej się nic nie załatwi. Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, posłanko. Poseł, dziękuję. Chciałbym delikatnie zwrócić pani uwagę. Pani administracja nie odpowiada na e-maile, ale jak długo można pisać?
My byśmy wysłali po spotkaniu z panem prezydentem Dudą 6 pism, 6 e-maili. Ani jeden nie został potwierdzony. Waszym obowiązkiem jest odpowiadać. Jak pan... Ale ja tylko pani jest tutaj, pani reprezentuje administrację, ja pani mówię. Z pełnym... No. Pani poseł, teraz ja mówię. Bardzo. Proszę Państwa, ja tylko chciałam coś dodać. No więc tak, przed wyborami parlamentarnymi do nas, do Chicago i do innych miast w Ameryce Północnej przyjechało kilku kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i bardzo cieszyliśmy się. No nie wiedzieliśmy w sumie na kogo głosować, każdy miał tam podzielone głosy. No i w końcu została wybrana pani poseł od Polonii. No i nie ma jej dzisiaj tutaj, a obiecała, że będzie reprezentować nasze interesy, nasze problemy, nasze sprawy. Sprawa podwójnego opodatkowania jest naprawdę bardzo ważną sprawą. W Chicago mieszkanie, żeby jakoś godnie przeżyć, to jest przynajmniej $600-700, jakieś jedno malutkie mieszkanko. Za co oni mają żyć, mieszkać? Tej pani, naszej poseł, nie ma dzisiaj tutaj. Dostała zaproszenie, dostali wszyscy posłowie, senatorowie. Jest tylko pani profesor i kilku innych posłów było. A naszej pani od Polonii nie ma. Szkoda.